Dzień dobry Państwu, jest z nami Filip Mazur, dyrektor ośrodka w Przybrodzie. Tak, znajdujemy się w rolniczo-sadowniczym gospodarstwie doświadczalnym Przybroda, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Chciałbym spytać, z jakiego powodu tutaj dzisiaj jesteśmy? Szanowni Państwo, dzisiaj nastąpiło uroczyste otwarcie sieci ciepłowniczej i można by sobie wyobrazić, że nic nadzwyczajnego się nie stało, ponieważ mamy aurę, jaką mamy za oknem, natomiast jest sytuacja niezwykła, ponieważ to ciepło, które jest dostarczane do tego budynku, w którym się znajdujemy, z odnawialnego źródła energii, przy wyłączonych piecach, niedymiących kominach. Świetnie, a jak Pan ocenia wpływ ekonomiczny jakby na eksploatację tego obiektu? Jaki to jest obiekt? Może parę słów jeszcze. Szanowni Państwo, ciepło doprowadzane jest zarówno do budynków inwentarskich, do pomieszczeń socjalnych, do budynku pałaców, w którym znajdują się biura i bursa studencka. Zasilane są również z tego ciepła budynki znajdujące się w parku i na podwórzu, a także dalej ciepło jest przesyłane do wsi Przybroda, do jednej kotłowni zasilającej 3 bloki. Czyli jest Pan w stanie w przybliżeniu powiedzieć, ile metrów kwadratowych ogrzewa ciepło z biogazowni? To jest zbyt trudne pytanie, natomiast mogę powiedzieć, w samym tym pałacu, w którym się znajdujemy, rocznie zużywamy od 10 do 15 tysięcy litrów oleju opałowego, ponieważ nie ma tutaj żadnej innej sieci ciepłowniczej. To przy dzisiejszej cenie daje to niesamowitą oszczędność, nie wspominając wcześniej o drewnie czy węglu do pozostałych kotłowni. Widzicie Państwo, jakby sprowadza się ta jedna niewielka biogazownia do tego, że jest w stanie ciepłem odpadowym ogrzać okolicznych mieszkańców. Ten budynek, w którym jesteśmy, jest to sporej wielkości pałac. Do tego budynki związane tutaj z obsługą, prawda? Tak. Jakby całego terenu rolniczego. No i oczywiście wartość środowiskowa, która jest niezwykle ważna. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.